Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa piwa z browaru spółdzielczego, o których było burzliwie bardzo przed moim wyjazdem. W zasadzie nagrałem w dzień przed wyjazdem, nagrałem live'a. No, wzbudził on wiele kontrowersji. Wzbudził on niemały zamęt w polskim krafcie, ale myślałem nawet, żeby zrobić głosowanie na Facebooku, czy degustować te wymrażane piwa, czy Korda, czy Imperium Prunum, czy co tam innego. Ale koniec końców uznałem, że Anusz nie wygrają i wtedy co? A jestem bardzo ciekaw, jak smakują. Niestety nie mam dwóch takich samych szkieł, a przydałyby się właśnie takie. Ale to do, myślę, lodołamacza będzie też dobre. Co my tutaj mamy? Może ktoś nie wie, może prawda, nie było go w Polsce, dopiero zaczął oglądać blogkopyra.com czy coś takiego, czy kanał na YouTubie i pierwsze słyszę, o co w ogóle afera. Więc afera była o cenę tych piw, bo ja zachwyciłem się etykietami. Oprócz tego zachwyciłem się tym, że są to piwa, kolejne piwa wymrażane. Ale generalnie wszyscy się skupili na tym, że ja w ogóle nie wiem, co tam w butelce jest, a tylko na podstawie etykiety powiedziałem, że piwo powinno kosztować z 5 dych minimum. Dalej podtrzymuję tę cenę. Natomiast piwo koniec końców kosztowało 25 zł. W lokalu firmowym pubu browaru spółdzielczego i tam, gdzie browar spółdzielczy ma oficjalne premiery. Jeździ tam, bierze ileś butelek, ekipa spółdzielczego przyjeżdża i sprzedają po 25 zł. Dlaczego moim zdaniem to jest bez sensu? No dlatego, że po prostu piwa jest mało. Piwa jest mało i może dochodzić do takiej sytuacji, że ktoś to będzie wykupywał nawet nie z myślą o tym, żeby pić, tylko żeby odsprzedawać za drożej. No bo to są piwa wyjątkowe, wymrażane. To jest dopiero 3, 4, 5 i 6 piwo wymrażane w Polsce. Piąte i szóste dopiero wymrożone, a w takim stopniu wymrożone, no to pewnie, no tutaj niby ta zawartość alkoholu nie jest aż taka wysoka, bo tu jest 11, a tu jest 11,5. Przy Bubie to było 16. No ale już na przykład Koźlak z Pinty, no nawet nie wiem, ile on ma. No ale zostawmy Koźlaka z Pinty. No w każdym razie uznałem, że piw jest mało, więc powinny być drogie. Ale to jeszcze nic, bo przeczytałem wywiad z Agnieszką i z Januszem z browaru spółdzielczego. I oni w tym wywiadzie u Łukasza Matusika z Piwolucji mówią, że sama etykieta kosztowała 6 zł. No to ja... To mi ręce opadły. No ręce mi opadły. No ale dość o cenie. Spróbujmy, czy rzeczywiście jest się czym jarać, czy jest się czym ekscytować, czy moje w ogóle tutaj dywagacje na temat ceny mają potwierdzenie w smaku. Chociaż powiem Wam szczerze, nawet gdyby to piwo było beznadziejne w smaku, to sam fakt, w jaki ono zostało wyprodukowane, predestynuje je do wysokiej ceny. To, że Mercedes wypuści nieudany model samochodu, jak kiedyś było z Mercedesem A-klasą, który nie przeszedł testu Łosia i tam wywracał na tym, to nie znaczy, że on nagle będzie w cenie Daci, tak? Czy tam jakiegoś, no nie wiem, Toyoty Yaris. Nie będzie. Nie będzie. Już pomijam pozycjonowanie cenowe, no. Ale dobra. Oczywiście oni potem naprawili ten feder, chyba. Mamy tutaj dwa piwa. Pierwszym piwem, number one, jest Królowa Lodu i to jest Riz. Natomiast drugim piwem jest Lodołamacz i to jest Dipa, czyli Double IPA. W zasadzie to powinno być moim zdaniem Ice Dipa. Chyba tak nawet jest komunikowane, że to jest Ice Dipa, czyli wymrażane Double IPA. Nie będzie chronologicznie, czyli numerami, tylko będzie według tego, że to jest słabsze i to jest jasne, a generalnie jasne i słabsze powinno być wcześniej degustowane. No spróbujmy, czy jest się czym jarać. Kapsel Czarny Golas. Przyjemny, chmielowy,
intensywny, taki zawiesisty, dość słodki. Niezły. Szaleństwa, jakby nie powiedziałbym, że jakiś szalony jest ten zapach, jeżeli chodzi o aromat. Ale widać, że jest gęste, widać, że jest gęste. Ono tak powoli, w ogóle dostojnie wpływało tutaj do tej, do tego szkła, aż tutaj tak, no widać, że jest gęste. Pachnie przyjemnie, karmelowo, trochę tak, takim też toffee. No i oczywiście chmiele amerykańskie, czyli owoce tropikalne. Natomiast no, nie jest to jakiś taki no, rzucający na glebę aromat, tak, nie jest jakiś mega świeży grejpfrut, nie wiadomo co. No nie, no takie efekty uzyskamy właśnie w piwie lżejszym i oczywiście na chmielonym świeżym chmiele. No spróbujmy, bo smak jest najważniejszy. No, po fakturze naprawdę czuć, że to jest coś wyjątkowego. To jest oleiste, jest gęste, takie, no tak jakbyście olej po prostu, albo oliwę, tylko oczywiście o smaku IPA, czyli mocno goryczkową, mocno owocową, jakbyście właśnie taką oliwę brali do ust. Taką esencję. Esencja IPA. I tutaj tak możemy o tym mówić. Jako o esencji wyciśniętej z piwa. Oddzielono wodę, została esencja. No, goryczka jest sroga. Ja powiem szczerze, że tutaj bardziej niż Double IPA by mi pasowało Imperial. To jest rzeczywiście, to jest imperialne. To by mogło być IPA, czyli Ice Imperial IPA. No, to jest piwo wyjątkowe. No nie macie takich piw. Nie ma takiego piwa ani jednego w Polsce. W Europie takiego piwa ze świecą szukać. I ktoś się zastanawia, czy to ma prawo kosztować 5 dych? No proszę was. Nie piłem nigdy piwa w tym stylu, a piję już świadomie craft te 13 lat, no powiedzmy craft może gdzieś tam z 6-7 lat. Nigdy w życiu nie piłem podobnego piwa, czyli podobnie gęstego, podobnie słodkiego, ale jest jednocześnie z bardzo intensywną goryczką, z fenomenalnie ukrytym alkoholem. No to jest po prostu zjawisko, to jest zjawisko. Tam pozwoliłem się ogrzać, jest tam pewnie w jakichś 16 stopnia, ale podejrzewam, nawet w niższej temperaturze ono by robiło robotę. Dobra, ale długo pozostaje taka goryczka, ale ona jest no, po prostu aftertaste, czyli mocna goryczka, ale ona nie jest nieprzyjemna. Jest właśnie, no, oczywiście jest łagodzona przez ten słodycz i tak dalej, więc niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie. Tego nie można porównać ze zwykłym Imperial IPA, które kupicie tam z jakiegoś innego browaru, bo one zwykle będą, jeżeli będą aż tak słodkie, no to będą będą też przeważnie karmelowe. Tutaj żadnej karmelowości nie ma. Tutaj jest taki jakby miód. O, miód. I taka, o właśnie, konsystencja miodu, nie oliwy, miodu. To jest konsystencja miodu. I bardzo mocna goryczka, bardzo mocna goryczka. Ta goryczka się jakby skoncentrowała, także naprawdę jest to piwo wyjątkowe. I tutaj wszelkie, prawda, wszyscy hejterzy, którzy mówi, tak, kopyr po etykiecie i tak dalej. Ja wiedziałem, co to może być. Dobra, spróbujmy królową lodu. Królowa lodu, czyli Riz. Ice Riz. Iris. Pięknie. Czekolada, kawa. No, bogato. Aczkolwiek no nie ma wanilii, do czego ostatnio jesteśmy, prawda, nie ma wanilii, to nie ma dobrego risa. Piękna piana, pięknie nasycone. Nie wiem, czy chyba piwa były nasycane w tanku.
później po wymrożeniu. No bardzo bogaty. Czekolada, taka mleczna czekolada. No i też ta gęstość. To jest po prostu... Znaczy, oczywiście z risów to już znamy, tak? Bo są risy 30 i tak dalej. Tutaj podobnoż wymrażane było piwo, które miało ekstrakt kilkanaście czy 20 plato. Tak było chyba w przypadku tego. Więc połowę wody wywalono, więc teoretycznie to jest nawet powyżej 30 ekstrakt pozorny. Znaczy, przepraszam, teoretyczny ekstrakt początkowy jest powyżej 30, czyli więcej niż te sztosy. Nie ma żadnych wad w postaci ani alkoholu intensywnego, ani rozpuszczalnika, ani takich rzeczy. Ja słyszałem opinię, że lodołamacz super, ale risem to się nie ma czym ekscytować, są lepsze w Polsce. No powiem szczerze, może, ale wielu lepszych nie piłem. Mówimy o nie barrel aged, bo wiadomo, że beczka robi robotę, ale ten bez beczki to naprawdę top 3 polskich risów i nie wiem na którym miejscu. Mówienie leży kowany w beczce. Niesamowicie gęste, zawiesiste, słodkie. Goryczka, tutaj mi trochę nawet brakuje tej goryczki, zwłaszcza po tym lodołamaczu, gdzie tej goryczki było naprawdę srogo. I tutaj by mi pasowało tyle samo nawet, no trochę mniej, ale niewiele mniej. Natomiast jest bogato, czekolada, kawa, taki... nie likier, ale... Taka polewa kawowo-czekoladowa. Zero alkoholu. Praktycznie jedynie rozgrzewanie w przełyku. Także naprawdę są to oba te piwa są naprawdę klasy światowej. Przede wszystkim przez swoją unikalność. Takich piw nie kupicie tak o. To są piwa, no to są białe kruki, no. Dlatego właśnie one są sztosami, dlatego ja wiedziałem, że to są sztosy, zanim je otworzyłem. Bo po prostu sama technologia je predestynuje do tego, żeby to były piwa wyjątkowe, genialne, niesamowite. Oczywiście czasem może coś pójść nie tak i wtedy, jeżeli browar sprzedaje swoje piwa odpowiednio drogo, czyli na przykład zarabia na tym nie 4 zł czy 6 zł, tylko zarabia na tym 20-30 zł na butelce, to wtedy browar może sobie powiedzieć tak. Żądamy za nasze piwo 5 dych i to nie jest aż takie dobre i je lejemy w kanał. I tak powinien browar podchodzić do sprawy. No ale wiem, że wielu wie lepiej. No spoko, nie ma nigdzie obowiązku zgadzać się ze mną. Każdy może mieć własne zdanie. Ja jestem przekonany, że porównując z tym, co piłem w swoim niekrótkim kraftowym stażu, są to piwa wyjątkowe. Mówię, do barrel age'y, no są lepsze barrel age'y, ale faktura tego piwa, gęstość, taka właśnie słodycz, zawiesistość, czego tutaj chcieć więcej od tego risa? Nie wiem. No tylko wanilii, tylko beczki. Więc ja bym wolał, żeby browar na tym zarobił, powiedział, dobra, zarobiliśmy, kupimy beczki. Przecież oni nie przejedzą dychty, nie pojadą na ten, a nawet jak pojadą na to cholerne nurkowanie, to tym lepiej. Także naprawdę nie bójcie się odpowiednio wysoko wyceniać takich genialnych piw. Niech to będzie motywacja dla browarów, żeby produkowały ich więcej. Żeby inne browary powiedziały, kurde, spróbujemy. Spróbujemy, będziemy sprzedać za 5 dych, ale spróbujemy. Idźmy do przodu. No, to napędza postęp. No. A nie, kurde, hejterskie komentarze, że wasze zdrowie. Naprawdę, bardzo dobre piwa. Brawo, browar spółdzielczy. Ceńcie się, no.
Jest taka piosenka Malczyki i tam jest taka fraza. Wartości swej w pełni świadomy, świadomy, że hej. Życzę wam, żebyście byli świadomi, jaką wartość mają wasze piwa. Wasze zdrowie.